Witajcie, moi kochani, w dzisiejszym odcinku weźmiemy sobie na tapetę kolejną ciekawą boginię. Tym razem Persefona, zwana potocznie Korą. Córka Demeter, ale również Zeusa. Żona Hadesa, króla podziemi. Nim przejdziemy do jakichś bardziej intrygujących fragmentów, pokrótce przybliżymy sobie jej historię i to, jak się stało, że została żoną swojego własnego wujka. Pomijając fakt, że jakieś rodztwo w mitologii greckiej i rzymskiej to podstawa. I polecimy już sobie do konkretów. Więc Hades zobaczył Persefonę i uznał ją za taką najpiękniejszą z najpiękniejszych. I uznał ją uprowadzić. Skusił ją kwiatem narcyzu. Jak Persefona go zobaczyła, postanowiła, że go sobie zerwie. Ziemia się przed nią rozstąpiła. I Hades ją uprowadził. Demeter rozpaczała po śmierci, po zaginięciu, jak ona myślała, po śmierci córki, można też tak to ująć, bo ta trafiła do świata podziemnego i przez to zaczęła odbierać życiodajne po prostu życie na ziemi, przez to zaczęła zamierać i tak dalej. No i Hades ostatecznie ulitował się nad Midgarczykami, ulitował się nad tym całym zgiełkiem, bo to zaczynało z czasem być coraz bardziej niebezpieczne, coraz więcej osób niewinnych ginęło przez to. I poszedł na taki układ, że jeżeli Persefona nic nie zje w Hadesie, no to wraca do mamy. Ale jeżeli coś zje, to zostaje. No i Hades podstępem podał jej owoce granatu. Teoretycznie miałby to jedyne pożywienie, jakie Persefona mogła zjeść. Bez konsekwencji. Wprawdzie okazało się, że no niestety to również przynosi konsekwencje i również przez to musi zostać. No i doprowadziło to do kłótni między rodzeństwem, gdzie kością niezgody była właśnie Persefona. No, ale Zeus postanowił rozdzielić rodzeństwo i ustalić, że no będzie pół na pół, czyli wiosna, lato Persefona jest u matki, zima, jesień jest u Hadesa, i oni mają się uspokoić i wykonać swoje obowiązki. Nikomu nie do końca się to spodobało, ale skończyło się tak, jak się skończyło, czyli okej, zaakceptowali ten układ, ten kompromis. Warto zaznaczyć, że z reguły mówi się, że Hades był jedynym niezdradzającym żony bogiem. I w sumie trochę też się odnoszyłaś u niego kochanek. Jak wyrosły Persefona, no to Persefona i tyle. Gdzieś tam w dużo bardziej nowszych wersjach coś się przewija. Też zaznaczyła, że Persefona i Hades nie mieli dzieci, ale i tak dalej. Niby taką kochanką Hadesa miała być Mifty. Taka Minty, może tak to też tłumaczy, taka nimfa, która po prostu za to, że no, zakochała się w Hadesie, Persefona zamieniła ją właśnie w ten kwiatek. To zioło lecznicze, czyli w miętę właśnie. Dość popularny motyw mitologii greckiej, przewija się bardzo często, skoro już był narcyz, czyli również osoba zamieniona za karę przez bogów w kwiat, no to żeby tradycji zdało się zadość, no to mamy powtórkę jeszcze w innych przesłankach, w których pojawia się Persefona. Są też przesłanki, że Persefona miała kochanka, którego uprowadziła Afrodycie. Ukradła po prostu chłopaka Afrodycie, teoretycznie miała jeszcze dziecko z własnym ojcem. Ale to są już dużo, dużo nowsze mity, więc to zostawmy, skupimy się na głównej aspekcie, czyli naszej Persefonie. Nie, czyli Korze, takim najbardziej ogólnym po prostu zarysie. No i Persefona miała swój kult razem ze swoją mamusią, Demeter. I takie najbardziej powszechne miejsce, gdzie ta Persefona była czczona, tutaj wymieniamy z Wikipedii, to jest Koryncie, Magesz, Sparcie i Lokyrdi. I w południowej Italii tam miała swój główne korzenie kultu. I przedstawiała była taka groźna, na bogini, ta się dająca Boga swojego męża, badaczyni podziemi, taka posępna, surowa królowa. No i miała z reguły w ręku mak lub pochodnie. Tak można to najprościej, najbardziej ogólnie ją opisać. Miała różne wersje. Z reguły była bardzo młodą boginią. Była przedstawiona jako bardzo młoda osoba.
Chociaż większość jej rzeźb potem przedstawiają się tak standardowo, jako taką, no, typową boginię w takim, no, przystępnym wieku, można powiedzieć, nie taką młodą, jak taką młodziutką nastolatkę, jak z reguły się utarło, czy to w popkulturze, czy w starszych interpretacjach, tak, i to, że to ona była bardzo młoda, bo była powiedziana, że ona zapomniała, kiedy bawiła się z przyjaciółmi na łące. To też tak jest sugestia, że ona była bardzo młoda wtedy. Zostawiając na kontekst naszej postaci, to może przejdziemy sobie do tego, za co no Persefona odpowiadała. Była boginią kiełkującego ziarna oraz świat podziemnego. Była cielesieniem ziemskiej płodności. Podobnie jak no, jej mama, która była boginią w ogóle urodzaju, ziemi, wszystkiego. Persefona najprościej można porównać do dziewanny i marzanny w jednym. No, można powiedzieć, że tak będzie ją najłatwiej opisać, bo jednocześnie była tą boginią, która jak przychodzi na ziemię, wraca, no to hura, wszyscy się cieszą, ziemia ożywa i morze spacza. A jak schodzi latem, co się kończy, jest jesień i ona schodzi do podziemi, no to nagle wszystko bumiera, jest tą panią mroku, panią zimy, panią chłodu, więc raz dziewanna, raz marzana, tak na bardziej ogólne pojęcie można to przełożyć. No dobra, to teraz może przejdziemy sobie do jej atrybutów. I atrybutami jej był kłos i narcyz, kiedy była na powierzchni, kiedy miała tą rolę tej panny od nowego życia, zaś w podziemiach owoc granatu i mak. I właśnie w zależności od pory roku, tak powinniśmy się do Persefony zwracać, jak ją traktować. Boginie urodzenia. W czasie, kiedy jest ona właśnie boginią nadziei, na ołtarzu znajduje się właśnie narcyzy i kłosy zboża. I można prosić ją o jakiś rozwój, o przeniesienie nadziei i tak dalej. Zaś w momencie mroku, kiedy przychodzi jesień, kiedy ona wraca już do świata podziemnego, składa się jej mak i granat i można ją prosić no, o pomoc zmarłym, o wstawiennictwo za tych zmarłych do Hadesa i o inne tego typu rzeczy związane już ze światem zmarłych. O pomoc również, przez to, że jest w tym momencie kojarzone trochę z boginią właśnie zazdrości, zazdrosną taką boginią, przez to, co zrobiła tej nimfie, no to również można w tych kwestiach, kiedy chodzi o zazdrość między partnerami, do niej się zwracać właśnie. Najprościej to ujmując, jest to taka jakby kwestia użyteczności, że no, powinna serdecznie pomóc. Persefona nadaje się również, ale oczywiście tylko w okresie podziemnym, do jakichś klątw, do jakichś czarno-magicznych praktyk, gdyż no, ona znajduje się w tych podziemiach, ona ma dostęp do dusz, ona ma dostęp do Hadesa i ona temu swojemu mężowi może coś sugerować i tak dalej. Ma być taką posłanką. I ważne jest to, żeby pamiętać, o co kiedy prosimy Persefonę. Bo na nic się zda prośba o samorozwój, o nowy początek, o nadzieję. Tak samo raczej Persefona nie dopomoże, bo nie ma jak w sprawach związanych z przeprowadzeniem duszy, czy w astralnym, no bo nie ma dostępu do świata podziemnego w tym momencie. I o tym trzeba pamiętać. Dobrze, to się z wami ja żegnam, tak krótko mówiliśmy sobie jeszcze Persefonę. Piszcie, co chcecie, następny temat, no i lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Bye, trzymajcie się.